Dzisiaj piękne przesłanie od Christiny Wondraen. Może po jego wysłuchaniu niektórzy z Was sięgną po jej książki. Może to przesłanie pomoże Wam przebudzić się. Życzę tego z całego serca. A teraz posłuchajcie. To jest ich największy błąd. Wiedzieli, że kolektyw ludzki zaczyna osiągać bardzo wysokie wibracje. Ale nie byli świadomi liczby przebudzonych dusz. Zauważyli błąd w ocenie i przestraszyli się. Teraz już się nie kryją. Teraz spieszy im się z oficjalnym wprowadzeniem nowego porządku świata. Teraz ich ataki są bezpośrednie i frontalne. I te ataki będą nasilać się. Będą starali się Wszelkimi sposobami zapobiec przebudzeniu się kolejnych ludzi. Będą starać się wszelkimi sposobami, aby przebudzony nie mógł porozumieć się z innymi, aby nie mógł obudzić innych. Za wszelką cenę będą starali się, aby przebudzeni byli postrzegani jako szaleńcy lub przestępcy. Jednak cokolwiek zrobią, to nie ma znaczenia, bo skok kwantowy już nastąpił. Nie da się tego zatrzymać. Nie da się zatrzymać lawiny miłości. Ludzkość już postrzega rośliny i zwierzęta jako dusze, które je ożywiają. Ludzkość już szanuje matkę ziemię. Ludzkość już rozumie, że nie ma oddzielenia. Dusze. Które teraz ucieleśniają się, przychodzą na Ziemię jako nauczyciele tylko po to, by nauczyć się kochać. Jesteśmy świadkami całkowitej zmiany. Całkowite przejście może zająć tydzień lub trzysta lat, ale nie da się tego procesu zatrzymać. Cokolwiek wydarzy się w okresie tzw. menopauzy świata, który odchodzi, pamiętaj o jednym. To ty ofiarowałeś siebie, aby pozostać tu i teraz. Cokolwiek się wydarzy, koniec już z eksperymentowaniem. Ty jesteś motorem tych zmian. Prosi się ciebie tylko o jedno: nie bądź jedzeniem. To wszystko, co musisz zrobić. Prosta rzecz. Nie bądź jedzeniem. Człowiek jest jednym z najpotężniejszych generatorów energii, jakie istnieją we wszechświecie. Jesteśmy, jesteśmy wirami. W zależności od polaryzacji, którą dostrajasz, tworzysz wysokie lub niskie częstotliwości. Ciemne istoty żywią się niskimi częstotliwościami, którymi karmiliśmy je od tysiącleci. Przebudzenie ludzkości przechyliło zbiorowy wir. W kierunku wysokich częstotliwości, dlatego atakują z taką zaciekłością. Oni głodują. Połącz się ze swoją duszą i uważaj na siebie. Jeśli twoja dusza rezonuje z tymi słowami, nie poświęcaj kolejnej sekundy swojego życia na to, aby być zjadanym. Wyeliminuj chore pasje ze swojego życia nienawiść, uraza, zazdrość, zawiść, strach. Brak wdzięczności i wybaczenia, kłamstwo, chory egoizm, skłonność do imponowania, ambicja, smutek, nieufność i wreszcie najpowszechniejsze śmieciowe jedzenie wszystko to generuje gęstą, negatywną energię. To jest pożywienie dla ciemnych. Bądź świadomy swoich emocji, wsłuchuj się w siebie, a jeśli przy jakiejś okazji poczujesz się w jednej z tych niskich wibracji, wówczas. Zmień świadomie swoją energię. Jak? Włącz muzykę, która Cię już szczęśliwie. Śpiewaj, tańcz, oddychaj głęboko. Zapal kadzidło, przytul do serca kota lub psa. Przytul swoją mamę, przytul swojego przyjaciela. Wybierz się na spacer na łono natury. Medytuj i ćwicz. Zrób to, co konieczne. To natychmiast zmienia Twoją energię. Jeżeli zostaniesz w niskich wibracjach, nadal będziesz służył jako pokarmo. Bądź nareszcie dobrze poinformowany. Wszystko o co Ciebie proszę, to nie karm ciemnych hord, nakarm swoją duszę tym, co pomoże Ci wznieść się. Gdy przyzwyczajisz się do życia w częstotliwości miłości, Twoja rzeczywistość bez wysiłku dostosuje się do Twojej woli. Jesteś potężną istotą, jesteś nie do zatrzymania. Nie bój się, nie lękaj się niczego. Lęk prowadzi zawsze w ciemność. Lęk zabija duszę. Uwolnij swój umysł od negatywnej matrycy. Skoncentruj swoją uwagę na tym, czego rzeczywiście chcesz. I baw się dobrze. Bądź szczęśliwy. Śmiej się, śpiewaj, tańcz, kochaj. Żyjemy tylko wtedy, kiedy kochamy wszystko, a ty jesteś częścią tego wszystkiego, razem z gwiazdami, słońcem i ze wszystkimi galaktykami wszechświata, bo jesteś miłością.